To jest wiesz, taki wiesz, moment w tej miejscowości, gdzie niedaleko jest ojcowizna i tam jakby też ćwiczyliśmy w piwnicy, no bo mm, trudno nam było się w ogóle zgrać z tym samym show biznesem. Pamiętaj, że byliśmy na południu na Śląsku, a jednak większość showbiznesu była w stolicy. Jakby na to nie patrzeć. A jednak wzmianki w sztandarze młodych już jakieś bywały, już były jakieś pierwsze nagrania i... Pierwsze ćwiczenia tak jak powiedziałem w tych pustelniach, bo zespół wymagał dużego, nazwijmy to jednak, zgrania. Ja byłem raczej klasykiem, chłopaki weszli z wielkim spontanem. No i to, było to SBB, które najpierw zaczęło sobie bluesować tam, Silesian Blues Band, kluby studenckie, w ogóle nie wiadomo tak i tak dalej. Wiesz o tym, że w tej muzyce ciągle jesteś ponad, jak jesteś ponad to jest dobrze. Jeśli to wyobraźnia dalej sobie mknie, na przykład wszystkiemu, ma swoją wolność, ma swoje wez, rozpoznanie gdzieś tam dalej. No, trzeba słuchać muzyki światowej, trzeba było po prostu wreszcie dotrzeć przez Wiedeń, gdzieś tam do jakichś innych jeszcze europejskich miast. I to się udało, ale to dzięki temu wszystkiemu, co tutaj było natchnieniem. Bo jeśli jesteś z miłości, to kochają cię ludzie. Właśnie tutaj poczułem się kochanym i to mi dawało taką niesamowitą twardość i taką, wiesz, jakby po prostu przygotowanie do tego, że wchodzisz w jakieś nowe sytuacje i się tego nie boisz. No, zobacz sobie moją rozmowę z szefem CBS-u niemieckiego na przykład o, o tym, żeby powstawała nowa płyta zespołu SBB. No, wszystko idzie robić, tylko że musisz mieć odwagę. W naszej rodzinie grali wszyscy praktycznie. Mama, ta tancerz, Janek, nawet jak robił na grubie na, na dole, po prostu to w przerwach, po prostu grał na harmonijce, wiesz, przejewali robota, słuchali Janka na całej kopalni. Terenia, która grała na skrzypcach, potem w rezultacie siostra, która po prostu potem w rezultacie została mistrzynią Polski w żwiarstwie figurowym. No i ten Józek, który najpierw był w Karłowiczu katowickim, znakomitej szkole, ze pięknymi pedagogami. A potem zaczął się wszystko zmieniać, bo tata zmarł. No jak tu teraz opanować życie? Jak sobie z tym wszystkim poradzić? A jednak, breakout. Wspaniałe przyjęcie Tadeusza już Miry przede wszystkim. Potem to SBB z determinacją idącej, nie wiadomo jak tylko, ale przeszło. No bo był Czesław Niemen który nas zaprosił i spostawała grupa Niemen i która nagrała Strangest is this World w Monachium. Studio Musicland, które potem było Światowym Studiem. No po prostu to wszystko nagle się tak przeobraziło, że mogę tylko powiedzieć, że dziękuję, że to jest wokół mnie do dziś. Przerwy są ważne. Pamiętaj, że w muzyce też pauzy są ważne. E, no natomiast wiesz, jak prawie że 9 lat jesteś na stałych napięciach, nie mówiąc o podróżach, o produkcjach, które są zewnętrzne, zawsze musisz być gotowy na swój sposób. A przede wszystkim, wiesz, nagrywasz Follow My Dream półtorej miesiąca w Hanover, i śpisz w warunkach nie wiadomo jakich albo w ogóle nie jesz. A najczęściej śpisz w studio, bo to łatwiej i bliżej. Myślę, no czyli właściwie jesteś taka wagabunda, taki sobie, wiesz, muzykant, który po prostu idzie cały czas drogą muzyki, no to musisz poczuć zmęczenie. Ono przyszło. A no, wiesz, od momentu, kiedy wiesz, że jest takie zmęczenie, że techniczni nawet nie chcą jeździć na trasy i wypuszczają powietrze z opon ciężarówek, no to znaczy, że wszyscy mają dość. No to zrobiliśmy po momencie przerwę. I to dobrze wyszło, bo wiesz, były bardzo duże przemiany, jak wiesz, wtedy, w ogóle na świecie, a zwłaszcza w Polsce. Ja zacząłem grać w kościołach z elektroniką. Niesamowite miejsca. Niesamowite brzmienia organ. Moje premiera w tego Świętego Krzyża w Warszawie, gdzie Adam Hanuszkiewicz, cała ferajna niesamowitych, fantastycznych artystów. Nagle okazało się, że to jest miejsce, gdzie można się spotykać i można wprowadzać nową sztukę. Ona polegała na tym, że to były bardzo piękne, klasyczne brzmienia organ, do tego dochodzące brzmienia. Instrumentów elektronicznych, mógów i tym podobnych, które szły tam na jakieś nagłosienia wewnątrz katedr czy innych jeszcze przepięknych akustyk. Fantastyczna w ogóle sytuacja. Zacząłem też dużo wtedy grać w teatrach i zacząłem wreszcie, najistotniejsze, grać w planetarium. To jest Śląskie Planetarium. Gabarytowo jedne z największych w Europie. No, I grywałem tam w niesamowitych w ogóle spotkaniach ludzi siedzących blisko siebie na okrągło, patrzących sobie wręcz w twarz do momentu kiedy następowała ciemność i ja zacząłem z nimi lecieć w kosmos. Podróż w wyobraźni. Tyle się w ogóle zdarzało w międzyczasie. Całe szczęście, że jestem dalej w formie. No, ale leśniczówka nam dawała wspaniałe Powiedziałam, takie fluidy, takie spotkania nasze wewnętrzne. Zawsze był kominek, zawsze było ognisko, była scena, właściwie mogliśmy się spotykać o każdej porze dnia i nocy. I powstawała tam sztuka. I powstawały tam przeróżne, przeróżne nowe projekty. Potem dołączyli się filmowcy, radiowcy, malarze, nawet doktorzy czy medycyna, niekonwencjonalna najczęściej. Leśniczówka była takim miejscem odkrywczym w sztuce. I to był event bardzo, bardzo wyjątkowo mocny. Jestem pełen uznania dla tych spotkań w leśniczówce, dla tego wszystkiego, co wtedy się zbudowało w bardzo różnych odcieniach. Alina, małżonka z koło brzegu, morska rusełka, która za miłością przyjęła tu na Śląsk. No, bo ja zostałem na Ojcu i jesteśmy na Ojcowiznie. Eee, piszę słowa. No i do tych słów no, skomponowałem różną muzykę. Zaprosiłem różnych muzyków. Eee, między innymi Ela, córka, która śpiewa, Karina, córka, która śpiewa, Luiza, córka robi projekt. ta rodzinna się zrobiła nagry. No i spełniamy marzenia. A słowa Aliny są niezwykłe o tyle, bo one są żeńskie. A kobiety mają całkowicie różne swoje sformułowania. No ale udało mi się jakoś zaśpiewać, coś tam skomponować też do tych utworów. No ale jak na przykład jest music is my life utwór, gdzie gra na bębnach Pol Vertico, na gitarze Antymos, miksuje Mac, no to co, może być na takie płycie marzenia, co? Zresztą w różnych miejscach są te różne utwory nagrane. Na przykład utwór z Stanie jest nagrany w Portland Recording Studio przez Rex e, Colin Johnson Akustyka. Wymieniamy zresztą tych akustyków, albo utwór o ziemi dzieciom Śląska jest nagrany. W studio Deo Recording w Wiśle Malince. Jeszcze skoczni wtedy nie było, a myśmy już gali na wysokości kilkaset metrów najwyżej położone studio. O ziemio dzieciom Śląska. No, no, i powiedziałbym też e, utwór Maria Śnieżna dedykowany e, e, Marii e, w sudetach. No, takie niesamowite tematy. Super. Ja jestem pod wrażeniem tego wszystkiego, e, co kobiety potrafią spostrzegać.